tego, że w tej kabinie jest gorąco. Pilot cały czas musi walczyć z tym, co akrobaci jednak lubią, czyli witamina G albo witamina G, czyli przeciążenia. Czyli ta bardzo szybka lekcja fizyki, której poddawany jest organizm pilota podczas lotu akrobacyjnego. Są specjalne ćwiczenia oddechowe, o których wspominałem Państwu wczoraj, ale dzisiaj przypomnę, bo być może ktoś z Państwa jest dzisiaj, traktuje ten dzień spotkania jako pierwszy dzień pokazów w Lesznie, więc pilot musi wykonywać odpowiednie ćwiczenia oddechowe, musi odpowiednio napinać partie mięśni, aby w odpowiednich konfiguracjach lotu krew nie uciekła z głowy, bo wtedy następuje tak zwany blackout, a to jest stan jak najbardziej niepożądany podczas lotu takim samolotem jak choćby Extra 330SC. Wykorzystując potężną moc z ponad 300 mechanicznych silnika swojej Extry.